Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. To jest odcinek przeznaczony wyłącznie dla twardzieli. Dotyczy pornografii. Ortografii, oczywiście, gdyby dotyczył pornografii, to byśmy mieli tutaj tysiące odsłon. Odsłon na pewno. Natomiast ortografia, wiecie Państwo, no to takie coś, co właściwie jest, a mogłoby tego nie być, prawda? Ja tak tłumaczę moim dzieciakom, jak mam warsztaty, że właściwie dbanie o język jest przejawem patriotyzmu naszego, bo jak nie my będziemy dbali, to kto? Przecież tym tylko się różnimy od reszty świata, że mamy swój język. No i on jest żywy, no i się zmienia i ulega... A ja jestem, tak prawdę powiedziawszy, ja jestem bardzo związany z językiem, tym, który był, który jest, ale czy tym, który będzie? Tego nie jestem właściwie pewien. Nie zaletą, tylko cechą tej piosenki dzisiejszej jest to, jak się to nie zdarza w ogóle, że ona de facto nie ma puenty. Zapraszam Państwa. Jak Państwo wiedzą, na punkcie języka mam bzika. Gdy ktoś go gwałci, mnie to okrutnie dotyka. Mówić po polsku jest trudno jak jasna anielka. Dbanie o mowę, nasza powinność to wielka. Jasne, że język zmianom podlega jak wszystko. Musi być żywy i zwykłych ludzi być blisko. Zatem od czasu do czasu pozbiera się rada, która ustala, jak coś zapisać wypada. Zawiadomiło nas w związku z tym kilku gości, że czas ujednolicić, zasady uprościć. Bo biedna młodzież ma zamęt w głowach młodzieżowych. Tak trudny dla niej jest język dotychczasowy. Były przeróżne konsultacje, były obrady. W związku z powyższym nowe wprowadza zasady. Różnych środowisk, sugestii są one wynikiem. A zwłaszcza takich, co mają problem z językiem. Chociaż niektórych z ortografii ominie pała, mnie się z wydmuszką akcja kojarzy ta cała. Gdy czegoś nie wiem, na koniec wam zdradzę mej pieśni. Mam stary słownik, o ile Word nie podkreśli. No to ciekawe, bo jednym z argumentów przemawiających za zmianami, za uproszczeniami ortografii jest to, że sobie rzeczywiście młodzież nie daje rady. No ale do cholery ciężkiej przecież, jak się człowiek uczy, to dokładnie tak samo może przyswoić te zasady, które obowiązywały dotąd, jak i te nowe, które będą obowiązywały. Nie wiem, czy to taka wielka różnica. Proszę Państwa, 17 maja dzisiaj jest i piątek, i imieniny obchodzą Sławomir i Weronika, a także Andrzej, Antonia, Bruno, Brunon, Chwalimir, Falimir, Herakliusz, Paschalis, Wiktor, Wilhelm i Wrocława. Wrocława też kilka razy w roku obchodzi. No to popularne imię. Nietypowe święta, wszystkiego dobrego oczywiście. Kochanym Państwu nietypowe święta, dzień dojazdu rowerem do pracy. To fajne, jest pod warunkiem, że nie pracuje się 30 parę kilometrów od domu. Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania do dzieci. Boże, ile tego dzisiaj jest. Nie, jeszcze Światowy Dzień Pieczenia. Nie wiem, nic mnie nie piecze, w związku z tym nie będę obchodził. Przysłowie na dzisiaj. Grzmot w maju sprzyja urodzaju. No proszę, teraz się mówi, że sprzyja urodzajowi, a kiedyś, że urodzaju. To musi stare być. Cytat dnia. Terry Pratchett. Kiedy łamiesz zasady, łamie mocno i na dobre. Ale to nie dotyczy języka. Nie.
Proszę Państwa, pani Sofia Adamek w Bąciku Kasi dzisiaj wystąpi i bardzo piękna gra półsłówek, którą przysłała, dzisiaj będzie Wuj u Hana. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Do jutra. Jutro 1600 odcinek. Będzie się działo.